Witajcie, z tej strony znowu ja, Starkey. Widzimy się w kolejnym odcinku z Sekiro, chociaż grę chciałem już kończyć. No niestety interneta oderwało, stream się zakończył i YouTube nawet go nie zapamiętał. A, chyba mam smaczy mur? Tak. Tak, ma smaczy mur. No ale właśnie, pozwólcie, że pokrótce powiem wam, co się stało. Otóż na tym live'ie, tym wspaniałomyślnym, po pierwsze powróciliśmy tam. Okazało się, że tędy się nie da i tam jest trochę inna droga. Dosyć mocno inna. Pozwiedzaliśmy parę miejsc, między innymi, jak widać, prawie wszystko jest zablokowane dalej. Ale mniejsza o to. Udało się właśnie między innymi prawie całkowicie tutaj przygotować wszystko. Też pokonałem jednego dosyć prostego minibossa w bardzo trudnym otoczeniu i okazało się, że nasz stary, dobry kramarz... Ja zaraz zresztą pokażę, to było tutaj gdzieś? Tak, tutaj. No niestety właśnie... padł. Siły centralne, czyli ci źli, dobrzy, czerwoni wrogowie, których spotykaliśmy czasami, teraz jest ich pełno. Najprościej w świecie go... no... zrekwirowali mu wszystko, złupili. Ale... miał dla nas specjalną ofertę za jednego sena. Dobra, nie w tą stronę. Po prostu zniżka na wszystkie towary w sklepach. Był bardzo zadowolony z tego, no i ogólnie na tym się zakończył jego wątek. Niby wszystko tak samo w ogóle. No ale no niestety już nie mamy sklepu. Widzicie, tutaj był i już nie ma. Ja oczywiście spadłem w jedno miejsce, z którego chyba nie mogę się stąd wydostać. O, jakiś... przednik? Nie, dobra, sobie. Nic ważnego. O, tutaj. Siedział tutaj, był szczęśliwy, że ma jednego sena, że pójdzie i w ogóle. Mówił, że on tutaj śpi, niestety jest martwy. No i jak się okazuje, teraz też zmarł. Szkoda, że tego jednego sena nie mogę odzyskać. Ale no cóż. Mniej więcej tyle się działo. Potem, jak już, okej, ogarnęłem to wszystko. Lazłem dalej, pokazuję wam mniej więcej sam trasę live'a. Trwał ponad godzinę, ale no nic nie osiągnęłem za bardzo. No tutaj dalej zwiedzania, trochę odkrywania, że cała lokacja się przetransformowała i to bardzo poważnie. Są tu nowe ogry, inne potwory. Ale to nie to było największym zaskoczeniem. Największe zaskoczenie przybyło właśnie tutaj. Teraz. Nie wiedziałem do końca, o co chodzi, ale jest jeden ciężki posążek, z którym rzeźbiarza. Niby zwykły posążek, no ale używa się go i proszę. Teleportuję gdzieś. I w tym momencie właśnie mam potwierdzenie tego, co chciałem. Znaczy, coś, właściwie nie tego, co chciałem, tylko co sądziłem, że stał się z rzeźbiarzem. Oto on stał się demonem nienawiści. Słyszałem o tym wcześniej, powiem wam szczerze, a sądziłem, że da się temu jakoś zapobiec. No, niekoniecznie. Walkę z nim chciałbym wam pokazać i no wykonać, ale to jeszcze nie teraz, gdyż za pośrednictwem w sumie swojej dociekliwości, nie będę was okłamywał, po prostu mam już dosyć trudności związanych z Sekiro momentami i szukam delikatnej pomocy, dowiedziałem się, że mogę zdobyć przedmiot, który znacznie ułatwi bitwę z nim, więc nie będę dużo może marudził, po prostu muszę pokonać jednego minibossa po raz trzeci. I po tym wszystkim powinno się już udać uzyskać właśnie to wszystko. Będę mógł już tylko pozarabiać trochę w pałacu sobie, żeby właśnie kupić więcej konfetti, bo do walki z demonem nienawiści konfetti okazuje się być bezcenne. No i po tym wszystkim będzie coraz bliżej zakończenia gry, które bądź co bądź, jest, szczerze mówiąc, jestem w stanie już osiągnąć, ale no dla mnie jest za trudno, wolę być lepiej przygotowanym. A dobra, to już było mówione. Duża małpa i w ogóle. Ale teraz małpki nie ma. Jest za to on po raz kolejny. Dobra. Więc mniejsza o całość. Bierzemy to. Tym razem muszę wykonać z nim uczciwą bitwę. Niestety. Mogłem teraz nie ruszać. Ale ruszyłem. Dobra, teraz tylko gdzie on będzie.
Okej, jest. I promień. Czyli podwójny promień chciał zrobić. Potrójnie? Okej, to było trochę wredne. Nawet bardzo. Nigdy więcej niż jeden atak, jak on jest już w tym stanie. Dobra. Dobra. Połowa bitwy za mną. Jej przerażenie się nabiło znikąd. Mówiąc tak szczerze. Nie mówcie mi, że to zresetuje bitwę. Dobra, na szczęście nie zresetowało. Ale muszę dotrzeć tam do niego bez... zostawania trafionego. Dobra, środek uspokajający chyba warto byłoby zażyć. Spada się kończy, ale... środek uspokajający to nie problem, z tego co się orientuję, mogę je kupić teraz już byle gdzie. To dosłownie byle gdzie. No to byłoby naprawdę wredne. Dobra, kolejna pastylka. No i już. Już musiał odbić mój atak. No niestety. Dobra, tylko gdzie on się pojawi? I to był największy błąd, jaki mógł zrobić ten atak. Dobra. Jeszcze chwilę i go pokonamy. A gdy się konfetti się skończy, mam jeszcze trzecie. Przygotowane właśnie na takie krytyczne sytuacje. Jak się okazuje, mam nielimitowane dostawy konfetti. Nie wierzę. Czyli przegrałem znowu. Przez moją głupotę. Dobra. Mniejsza o to. Nie jest jakiś wielki problem. Tylko wracamy do zaniedbanej świątyni. Otwieramy sakiewki. No i teraz z tych sakiewek kupuję zapas konfetti, trochę środka uspokajającego i lecimy. Nie umrzesz, spokojnie. Dobra. Nawet tylko muszę zobaczyć, ile będę potrzebował. 90. Dobra, czyli 450. I na boskie konfetti. Dobra, otworzę po prostu tyle. Wolę mieć chociaż 5 przy sobie. I jedno konfetti. Dobra. Dwa konfetti muszą wystarczyć. Będzie źle, to wtedy otworzy się jeszcze więcej. Chociaż nie chcę z tym 200 łazić, więc... jeśli nie chcę, to może jest to cokolwiek cennego? Właśnie problem polega na tym, że nie widzę nic takiego. Chociaż sprzedaję te cukierki, to mogę chociaż to kupić. Chociaż nie, no szkoda mi wręcz. Nie, trudno. Stracę co stracę, nie stracę co będzie dobrze. No ale nie mogę niestety po prostu wydawać na byle co. Nawet teraz pójdę od tej strony. Dla niewielkiej różnorodności. Nie będę ukrywał, po prostu już mnie męczę Sekiro. Jak dobrą grą by nie było. W sumie wygrał nagrodę gry roku, więc... można powiedzieć, że fakt to tak trochę sugeruje, że jest to... najlepsza gra tego roku. Albo przynajmniej jedna z najlepszych. Jeśli bym tak oceniał, to nie jestem przekonany, ale... no nie mnie to oceniać, tak teraz powiem standardowo. Oczywiście musiał trafić, bo jakby inaczej. W sumie środek uspokajający by się przydał.
pierwsze konfetti bez jego uciekania. I w sumie nawet pierwszy ten pasek. Dobra, teraz tylko go złapać. Nie, przez to pod wpływem dalej środka spokającego, więc nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Dobra. Już odparował, serio? Dobra, nie mam środka już. Konfetti też zaraz się pewnie skończy, wiedziałem. Będzie drugi promień. Trzeci? Ale bez przesady, to już było chamskie. Dobra. Zaczynamy od konfetti. Nie no, środek muszę. Muszę środek dla bezpieczeństwa, bo jeśli on ma tak sobie ze mną pogrywać, to bez środka nie ma przebacz. Już tym się udało. A teraz pastylka. Jakiekolwiek regeneracja, tylko zdrowa by się też przydała. Dobra. No weź go przebij, a nie... Dobra. No i nareszcie jest właśnie to, po co tu przylazłem. No. Ponoć jest to bardzo przydatne właśnie przy walce z... No, z rzeźbiarzem, bo inaczej nie jestem w stanie na to mówić. Wiem, że to demon i w ogóle, ale... Teraz tylko muszę zobaczyć, ile potrzeba na wmontowanie tego narzędzia. Nie będę go montował, od razu informuję. No na bieżąco, że tak nazwę. Ale wcześniej czy później będę musiał. No więc... Zobaczmy tutaj. Ulepszamy i to będzie mal content, czegoś tak. 1500. Okej. 1500. Gdybym miał trzy więcej te małe sakiewki, to byłoby już idealnie, ale nie mam, więc... No niestety. Overkill, dalej ta 200 będzie ze mną, ale... Nie jest to wielki problem. Mamy malcontenta. Gdybym miał więcej lazurytu, to może bym wziął już jedną z tych rzeczy, ale... Standardowo nie ma lazurytu, więc... No niestety. Dobra. Chociaż w sumie... Gdybym przygotował więcej konfetti, jestem w stanie już chyba walczyć z rzeźbiarzem. Muszę w ogóle kupić konfetti, więc... Tam było 200 coś, co... Dobra, otworzę wszystkie worki po prostu. Potem będę żałował w najgorszym wypadku. Ewentualnie jakieś narzędzia produkujemy z reszty. Ale chcę iść właśnie na rzeźbiarza, więc 5 tego konfetti muszę mieć ze sobą. I zobaczmy, jakie narzędzie teraz przyjdzie mi wykonać. Ile w ogóle na jakiekolwiek mi stać. Okej, tu zrobione. Tu nie mogę, bo oczywiście kunai. Nie kupiłem w odpowiednim momencie, teraz jest strasznie drogi. Sabimaru inne. Iskry inne. Albo coś takiego. A, zacznę od tego. No. I już mam tylko 300, co jest w sumie dobrze, bo... Znacznie to uprości mi teraz... Nie przejmowanie się stratą. Dobra. Mal content. Ciekawe, czy dźwięk jest inny w ogóle. Mogę teraz sprawdzić sobie. A nie, jeszcze nie. Tutaj już mogę. No, trochę się różni delikatnie. Dobra, mam 14 minut. Odcinki teraz będą musiały być trochę krótsze, bo nie wspomniałem jeszcze, no. No, szykuje się wyjazd i po prostu muszę trochę zapasów narobić. Ale jeszcze raz, dobra, maksymalnie z dwie próby walki z... No, z demonem będą. Ja się wyciszam i na spokojnie spróbuję go pokonać, po prostu rozumiecie, żeby nie było rozproszenia gadaniem.
No cóż, dzisiejszy mój pokaz lamienia chyba jest wspaniały. Największy ze wszystkich ostatnich. Dobra, ale teraz tak na spokojnie, serio. Muszę się skupić na tym, a nie myśleć o tym, ile czasu już jest. Dobra, znowu się wyciszam. Chyba wiecie co, nie. Ja czuję, że mogę go pokonać, ale po prostu nie. Może najłatwiej będzie, jeśli po prostu zamiast myśleć o tym wszystkim, próbować stuprocentować tą grę, najpierw skupić na tym, żeby chociaż raz ją ukończyć. No wiecie, na wizji. Zakończeniem serii pozytywnych. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra. Tak więc wymieniamy znowu wszystkie sprzęty, to zostawiam. Tutaj co miałem? Górskie echo. Więc wracamy do górskiego echa na ostatnie miejsce. Jak zwykle jedno z tych tutaj. Długa iskra niech będzie. Miniboss i samuraj. Najpierw musisz pozbyć samuraja, potem minibossa. Hej, oni mnie prawie nie zauważają. Pan też by się udało podejść tak blisko, jak bym chciał, żeby wyeliminować samuraja, ale kto wie. Chociaż wiecie co? Tak się nie uda, ale może, jeśli bym użył właśnie górskiego echa. Czytajcie. Wizu z opóźnionym zapłonem. To udałoby mi się, jak będzie wracał. Pewnie tylko narobi sobie więcej problemów, ale... Wiecie, warto próbować. Mogłbym gwizda też użyć w bardziej ustronnym miejscu, byłoby lepiej. Tak? Narobię sobie problemów, miałem rację. Oczywiście. Oczywiście już. Już musiał mi zgubić skupienie na samuraju. Chyba, że właśnie lepiej będzie się skupić na tym z Jidą. Nie wiem. Właśnie to jest najgorsze, że nie potrafię walczyć w takich sytuacjach. Mały obszar, dużo przeciwników. Ale nie mogę się poddać. Muszę próbować. Jest. Chyba już dać, widzę już swoją śmierć po prostu. Po prostu każdy ciągle atakuje. Nawet nie ma
pola, żeby, wiecie, odpocząć i spróbować niespokojnie. Ja nie wiem, jakie mam podejść do zakończenia, jeśli nie mogę sobie z czymś takim poradzić. Dobra. To teraz zrobię to dużo mądrzej. Oznaczamy jego, gwiździemy w tym miejscu. Nie, Jezu, nie. Ktoś mówi, że nie wiem, czemu gwizd został anulowany. Chociaż symbole ducha zmarnował. Tym razem może się uda. Trzeba być bardzo ostrożnym, ale może. Właśnie teraz, dzięki temu, że on się tam odwrócił. Mamy to. No ale oczywiście. Te, jak to się nazywa? Ninjutsu, które powinno mi dać większy zasięg, w ogóle wzmocnić mój mieczyk przeciwko niemu, to się nie użyło. Dobra. Jestem na dwa uderzenia od bossa. Czyli muszę być naprawdę ostrożny. Ale to jest, powiem szczerze, trochę standard, jeśli chodzi o Sekiro. Tutaj bardziej mam się skupić na unikaniu ataków, ewentualnie na ich blokowaniu, niż na bezpośrednim starciu z przeciwnikiem. O nie. Gdyby jeszcze tego ognia mu nie było, wiecie co? Może wtedy miałbym równe szanse z nim, ale ten ogień po prostu mnie wkurza. Dobra. No ale spokojnie. No nie. Nie, nie, nie. Ale dobra, mam przynajmniej już pierwszy zamysł, jak to zrobić. I w sumie powinienem wykorzystywać chyba też tego firecrackers, to tak zwane, czyli te no fajerwerki. Dobra. Gwizd ustawiony. Uciekamy z pola wizji samuraja. Takie trochę nierealne to jest, że ten gwizd działa tylko dla konkretnej osoby, chociaż patrząc na ilość magii i mistycyzmu w Sekiro, no to nie ma co narzekać. Dobra, to przerzucam się już na właśnie na fajerwerki, czy petardy, jak zwał tak zwał. Nie zdążę, prawda? To prawda, nie zdążę. Nie będę już czekał, po prostu umrzyj, bo to nie ma sensu. Dwójki nie pokonam. Te, prawdopodobnie zmarnowałem tylko swój czas i wasz tym odcinkiem. No ale się zobaczy. Dobra, jeszcze raz. Górskie echo tutaj. Teraz nie uciekam tak daleko, jak on tam będzie podchodził, to już też zacznę podchodzić. Miejmy nadzieję, że tym razem aktywuje mi się. No! Grocz, ty mi w ten sposób chcesz powiedzieć, że mnie nie lubisz. Lekko dotknę przyciska i nie, oczywiście musiał się aktywować. Jak próbuję z całej siły dosłownie. No jasne. Kolejne umrzyj. Taka mnie po prostu nie lubi. A najgorsze jest to, że mam 5 minut, bo maksymalnie pół godziny może trwać odcinek.
Dobra. Jeszcze raz, na spokojnie. Okej, można już tam pomału iść. No! Co jest? Ostatnio tak dobrze poszło, teraz co? Dobra. Gdyby nie ten boss teraz, to bym już go pokonał. Nie. Ja się po prostu nie umiem chyba przejść tej gry. W najgorszym wypadku zainstaluję tak zwanego moda, mam połowa obrażeń. Nie jestem z tego zadowolony, ale chyba będę musiał, jeśli chcę wam pokazać to wszystko. Trzy seny. Normalnie bogactwo. Tym razem będę też dużo bliżej, zostawię gwizd. Nie ten przycisk. Może teraz łatwiej będzie go złapać. Może to właśnie był ten czynnik, że trochę za daleko ten gwizd zarzucałem. Nie, ja już nie wiem. Zablokowałem, a tak mnie zabiła. Piękne, po prostu piękne. Oczywiście wskrzeszenie, które idealnie słychać, chociaż zwykły przeciwnik nigdy nie powinien słyszeć wskrzeszenia. Tego co zauważyłem, jeśli stoi plecami. Bossów jeszcze rozumiem, ale no mówię, zwykły przeciwnik. Dobra. Mniejsza o to, spróbuję. Ostatnia próba na dziś, ale będę próbował, chociaż... Hej, wiecie co? Może to nie jest konieczne. Jest tu... Jest prawie. Ale jeśli to się okaże niekonieczne... To... Aha. Dobra, czyli że oni... Okej, blokują ucieczkę z powrotem, ale... Dobra, wiecie co, nie wiem jak ja to zrobię, ale chyba możemy iść na zakończenie. Wow, jeśli tak, to... To może być... Wow. Ja patrzę na to, że nie potrafię sobie poradzić z byle przeciwnikami tutaj, no to... Iść na zakończenie nie będzie dobrym pomysłem. No ale, no tak na zakończenie... zakończenie, tak. No. Ale, co mi tam? Jest 30 minut. Tak więc, no ja kończę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Taka bardzo kończąca ta końcówka. No i właśnie spróbujemy już wleźć na ending, tak z Englisha powiem. No i tyle, hej.